Hejka dzieciaki, cześć! Fajnie, że jesteście na moim kanale Kocham Zabawki. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z kolejną nowością. Czy Wy już znacie ambulans, karetkę Barbie? Tak, to jest właśnie nowość. Barbie teraz będzie podróżowała karetką i będzie pracowała w pogotowiu ratunkowym. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jakie jest wnętrze tej całej ogromnej karetki i jak Barbie będzie pracowała, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku, a już teraz dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Tak prezentuje się nasza ogromna karetka. Spójrzcie, jest naprawdę duża, pokaźna. No i oczywiście na kołach potrafi jeździć, można podróżować, ale za chwileczkę pokażę Wam wnętrze. Tam skrywają się najciekawsze rzeczy. No i oczywiście musi mieć sygnał. Aby dostać się do środka naszej karetki, musimy ją obrócić, spójrzcie. No i teraz uwaga, będą czary-mary, hokus-pokus i tadam, spójrzcie tylko, jakie bogate wnętrze. Znajduje się tutaj bardzo dużo pomieszczeń, spójrzcie tylko, karetka jest bardzo przestronna, a już za momencik dokładnie po kolei opiszę Wam, co do czego służy. No i tutaj jeszcze mamy taki alabareczek, a w środku dużo słodyczy dla każdego dzidziusia, który by płakał po zabiegu, to jest coś na otuchę. No i jeszcze mamy tutaj takiego słodziutkiego misiaczka, pluszaczka, zobaczcie, to też jest na pocieszenie i na zabawę dla dzieci. No i jeszcze coś, piękny balonik z logo Barbie. Wszystko dla dzieci. Przejdźmy teraz z naszej strefy relaksu do nieco bardziej poważniejszego pomieszczenia. O, spójrzcie, bo tutaj już mamy nasze łóżko, na którym pacjenci leżą. No i wiadomo, różne zabiegi są tutaj przeprowadzane. Już naprawdę poważniejsza sytuacja. Ale patrzcie, chciałabym Wam coś pokazać, ponieważ nasze łóżko ma kilka funkcji. Możemy tutaj pacjentowi podwyższyć zagłówek i może również w pozycji siedzącej, proszę bardzo, siedzieć i leżącej. Przechodzimy teraz do kolejnego pomieszczenia i tutaj, jak widzicie, mamy całą apteczkę. Mamy tutaj bardzo dużo lekarstw, zobaczcie. No i oczywiście certyfikat Barbie. O, chyba naprawdę dostała miano doktora. Oczywiście musi być tutaj zlew, ponieważ bardzo często trzeba myć łapki po takich zabiegach, aby bakterie wszystkie od nas poszły. No i tutaj jest specjalny płyn, pewnie też taki bakteriobójczy, ale co tutaj jest najważniejsze w tym pomieszczeniu moim zdaniem? Oczywiście leki to raz, a dwa, spójrzcie, mamy tutaj coś ukryte. Tadam, proszę bardzo, spójrzcie tylko, jeśli jakiś pacjent ma podejrzenia wzroku, czyli na przykład niedowidzi, to tutaj mamy taką specjalną tablicę, na której możemy badać wzrok. Mamy tutaj literki oraz mamy cyfry, no i oczywiście są tutaj różne wielkości literek oraz cyfr, no i w zależności jaki ma poziom klient, pacjent wzroku, to możemy to zbadać. Oczywiście każde pomieszczenie jest wielofunkcyjne, no więc mamy tutaj jeszcze jedną opcję, możemy robić prześwietlenie, czyli rentgen. Tutaj akurat wcześniej Barbie zrobiła rentgen ręki, jak widać, nie jest złamana, wszystko jest w porządku. No i jeszcze przejdźmy do rekwizytów. Każdy lekarz musi mieć, doktor, jakieś rekwizyty. Tutaj mamy ogromną czerwoną torbę skórzaną, wygląda super, ale oczywiście jest też bardzo pojemna. W środku mamy dużo przydatnych rekwizytów i rzeczy. Mamy tutaj taką tablicę, na której możemy zapisywać różne bardzo ważne rzeczy, ale co myślę tutaj jest najważniejsze, to te opaski uciskowe, mamy tutaj dwie sztuki oraz mamy urządzenie do mierzenia ciśnienia. To jest też bardzo ważne, aby każdemu pacjentowi zmierzyć ciśnienie. A teraz pokażę Wam kilka fajnych ujęć, jak nasza główna bohaterka Barbie lubi bawić się w swojej karetce i jak potrafi pomagać swoim przyjaciołom. Teraz Ciebie zbadam i osłucham. Zobaczymy, czy wszystko w porządku z Twoim serduszkiem, czy aby na pewno nic tutaj się nie wydarzyło. O, wygląda na to, że chyba wszystko jest w porządku tutaj. Dobrze, więc teraz zrobimy za chwileczkę rentgen Twojej rączki, prześwietlenie. Zobaczymy, czy nie jest złamana, bo może tylko jest opuchnięta albo zwichnięta. Si?
Teraz się nie ruszaj i leż tutaj spokojnie. Za chwileczkę zbadam cię, dobrze? Ale nie ruszaj się, nie ruszaj. To jest najważniejsze, aby nic tam się nie poprzestawiało w twojej rączce. Dobrze, dobrze. Już, już robimy. Daj rączkę. Włożę ci tutaj taki specjalny rękaw i za chwileczkę będziemy mieli zdjęcie twojej łapki. Jest już zdjęcie i niech ja tylko spojrzę, czy wszystko jest ok. Dobrze. Paluszków nie masz złamanych. Tutaj kość jest cała. Słuchaj, na to wychodzi, że wszystko jest w porządku. Twoja rączka jest tylko mocno obita i spuchnięta. Dlaczego ciebie tak boli? Wszystko już jest jasne. Twoja rączka jest tylko opuchnięta oraz leciutko nabita. Za chwileczkę posmaruję łapkę ci kremem, dam do domku, będziesz sobie smarowała codziennie tym kremikiem i już za tydzień powinno być dobrze. Ale mam dla ciebie jedną przestrogę. Już nigdy więcej nie wspinaj się tak wysoko na skały i drzewa. To jest bardzo niebezpieczne. Postąpiłaś bardzo nieodpowiedzialnie. Halo, Bartek, czy jesteś na to gotowy? Co? O nie, na żadne badania ja nie jestem gotowy. Nie dam sobie pobierać krwi, ani różne takie inne. Ja się boję igieł i w ogóle boli to mocno. Nie, 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 idę stąd. Ale poczekaj, Bartek, no co ty? Przecież badanie wzroku to nie jest pobieranie krwi. To jest tylko takie badanie. Będziesz musiał zakryć najpierw jedno oczko, potem drugie. No i będziesz musiał mi pokazać literki i odpowiedzieć. Jak ja ci wskażę na przykład jedną, to ty musisz powiedzieć, czy to jest P, czy B, czy A. No to jest bardzo łatwe badanie. Na pewno nic nie będzie bolało, uwierz mi. Już, tutaj mam taką specjalną tablicę. Jak widzisz, na tej tablicy są różne literki oraz cyfry. No i ja będę wskazywała po kolei jakąś literkę albo cyfrę, a ty będziesz musiał powiedzieć właśnie, jaka ona jest. Jak widzisz, na górze są większe literki, a na dole coraz mniejsze. I określimy sobie poziom, jaki masz wzrok. No dobrze, to w sumie inaczej brzmi dobrze. Jeśli mamy określić w taki sposób, to nie ma problemu. Jeśli nie będzie mnie nic bolało, to ja się na to piszę. Możemy zaczynać, jestem gotowy. W porządku, Bartek. Powiedz mi, jaką ja teraz literę wskazuję? O, prościzna. No jasne, to jest litera F. Haha, bardzo dobrze, prawda? Poproszę o kolejny zestaw, bo to było banalne. Dobrze, odpowiedz mi teraz, jaka to jest litera? O, to jest P. Dobrze, a ta? Ty. Super, świetnie ci idzie. A ta literka? O. Dobrze, super. A ta? Z. Świetnie, zaliczyłeś pierwszy poziom, ale teraz sprawdźmy, czy poradzisz sobie z tymi mniejszymi literkami. Jaka to jest literka? To jest chyba L. Dobrze, super. Okej, przejdźmy w takim razie poziom niżej. A jaka jest to literka? No nie wiem, nie wiem. M? Tak, na zakończenie jeszcze Wam pokażę jedną sztuczkę, kiedy, o, zobaczcie, przecholimy nasz daszek. To są tutaj kule dla pacjentów. Jak widzicie, nasza karetka jest bardzo przestronna, poręczna i praktyczna, bo wszędzie są poukrywane jakieś takie fajne, przydatne rzeczy dla lekarzy, dla doktora. Moi drodzy, jeśli Wy już posiadacie w swoich domach taką oto karetkę, już się nią bawiliście, już ją przetestowaliście, napiszcie mi to w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Kocham Zabawki, dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Przesyłam całusy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!